rozmawiamy z panem Janem Gądkiem z firmy Penny Gądek o maszynie wielopile dwuwałowej firmy TOS Svitavy. Firma pochodzi z Czech. Tak jest, ze Svitav konkretnie. Czy mógłby nam pan powiedzieć główne cechy tej maszyny? Jakie zalety ta maszyna jest? Ona może pracować i w ciągu technologicznym, i w ciągu indywidualnym. Czyli jako osobne gniazdo? Dobrze pan to nazwał. Osobne gniazdo obróbcze. Natomiast zdaje też egzamin w ciągu technologicznym. Może to bardzo ładnie zbierać z dwóch traków, rozprowadzić to za wielopiłą. Natomiast, co jest bardzo ciekawe w tej chwili przy tej wielopile, gdzie to na nasze życzenie, to Svitavy zrobił tak zwane urządzenie centrujące, którą pokazujemy też na targach. Ono bardzo dobrze współpracuje z wielopiłą. Są dwie metody rozwiązania urządzeń centrujących. Jedna metoda jest zestawem kłoda, która wchodzi na środek zestawu piłowego, lub możemy się bawić to tak zwanym joystickiem, to jest mniej wydajna, ale opłacalna na przykład przy drewnie wysokiej jakości. Nie? Czyli jeżeli jest jakaś zbieżystość, można to... To w ten czas sobie szuka, jest joystick i ten pracownik, tylko że w ten czas zatrzymuje ciąg technologiczny, no i w ten czas ta wydajność trochę zmniejsza. Bardzo dobre jest to rozwiązanie na środek w tej chwili zestawu piłowego, ze względu na to, że jest wydajniejsza, dużo, dużo wydajniejszą maszyną. Czy takie centrowanie poprawia wydajność materiałową? Wydajność materiałową, no to w zupełności tak, tylko że jest problem z offlisem w ten czas, nie? Ale można też na przykład, jeżeli by jest z jednej strony zbazowane, to jest idealne, bo w ten czas do listwy dochodzi na zestaw piłowy i zostaje panu z jednej strony tylko offlis. Odnośnie samej wielopiły, to bym panu powiedział, jest to wersja z silnikami 30 kW, 45, dwa razy, 55, 75. To jest najpopularniejsza w Polsce wersja z silnikami 2 razy 75, natomiast jeszcze robimy z silnikami 90 i 110. Ostatnio taka została, ale z wysokością do... Bo ta maszyna, którą pokazujemy na tu, ma wysokość cięcia, bo to jest podstawowy parametr, do 200. Natomiast już sprzedaliśmy dwie maszyny w tej chwili, a to indywidualne wykonanie do 250 było. Nie? A szerokość pryzmy jaka może być? Zestaw piłowy jest 400, natomiast szerokość pryzmy, jaką możemy wpuścić, jest 860 możemy wpuścić, ze względu na kapotę. Maszyna ma przede wszystkim wszystkie certyfikaty, jest maszyną bezpieczną, trójukład zapadek przeciwodrzutowych. Co tu jeszcze można na ten temat maszyn? Narzędzia, które my stosujemy przy tych wielopiłach, są to piły włoskie, są sprawdzone. Nigdy nikomu nie wpychamy na przykład i nie narzucamy, żeby zastosował jakiejś tam innej firmy, czy Globus, czy inny. Klient sam wybiera i tak. Maksymalny sprzęt, ile można tu? To w zależności, co pan chce. No, na 400 może bym, ale ich zakładają po 14, góra-dół. Zakładają mi po 6, zależy jak się materiał pryzm, ale i konstrukcyjnie, jak, na co pan chce to przerobić. Jak na konstrukcyjne, to mniej pił, a natomiast bardzo jest dobrą maszyną nie tylko dla materiałów konstrukcyjnych, natomiast jest bardzo dobrą maszyną też dla tak zwanych programu ogrodowego, gdzie jest bardzo dużo maszyn tych zastosowanych. W tenże cięcie lameli podwójne. Piły pocieniane się zakłada w ten czas, nie? I no, wydajność jest duża. Można założyć po 14 pił na góra-dół na zestaw. Podawanie materiału na tej wielopile jest na gąsienicy. Na gąsienicy. A jak przewaga nad... Na gąsienicy. Gąsienicy dlatego jest bardzo dobrze. Gąsienica ma takie ryfle po sobie. Natomiast jak pan wpuści materiał do wielopiły, Z góry jest tak zwany regulowany docisk pneumatyczny, ten materiał nie ma prawa pływać. Natomiast przy walcowych jest to różnie. Może w okresie letnim, jeżeli ten materiał jest suchy, nie jakiś tam ośliniony, obrożony,
jest dobrze. Natomiast jeżeli na walcach, jeżeli jest coś, to on nie ma, może pływać, przesuwać. Czy prędkość posuwu od 40 do 60 metrów? Od 4 do 60. Ale tak według metrów. Na minutę. Na minutę. Natomiast tak jak z mojego doświadczenia, ta wielopiła w każdych zakładach, każdy chce dużą wydajność, ale w granicach 17, to tak 20. To jest. Czyli ma duży zapas. Ma duży zapas, tak. To co jeszcze odnośnie części zamiennych, bo to jest też bardzo ważny temat. W tej chwili nasza firma posiada 3 grupy serwisowe, bo tych maszyn już troszeczkę w Polsce pracuje. To jest od 10 lat są te dwuwałowe, były PWR 402, ale tutaj jest bardzo ważne w tej chwili, że te rolki górne są też już napędzane. I to jest bardzo, bardzo ważny element przy wielopiłach. Te pierwsze maszyny 402, one były bez górnych rolek napędzane i to nieraz się zakleszczało. Natomiast teraz, jeżeli jest odpowiednio dobrane narzędzie, prędkość, tu nie ma żadnego postoju. Ona jest bardzo ładnie też wyposażona w taki komputerek. Jeżeli narzędzie się na przykład tępi już, ona będzie panu posłów sama zwalniać już tak. Ona jest tak inteligentną maszyną, że ona przy rozruchu pobiera tyle, ile potrzebuje, a potem się dopasowuje do obciążenia maszyny. Co jest bardzo ważne przy tych wielopiłach, jest odpylanie. Wiadomo, że gąsienica, jeżeli jest materiał jeszcze lekko mokry, potrafi się szybko zabić też, nie? I z reguły powinno być dołem. Jest, tu jest dołem i górą, co nie? I z górnej komory też zbiera to, natomiast jeżeli jest słabe odpylanie, no to maszyna też potrafi, odczuwa te błędy też, nie? Także tutaj jest, no ja myślę, że odpylanie jest jedną z podstawowych zagadnień, żeby ta maszyna była prawidłowo eksploatowana. Nie? No tak jak jest przy każdym, czy przy strugarkach. No to przy większości maszyn wydają dużo odpadu. W tej chwili 30 metrów na sekundę musi być, to tam się serwis, jeżeli ta instalacja jest zamontowana, wkłada taki czujnik specjalny i bada, czy to jest prawidłowy przepływ tego powietrza. Bardzo ważne jest dla komory i dla samej obróbki też materiału, to jest bardzo ważne. No, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie panu. Dziękuję wam.